Cześć, moi drodzy, witam Was na portalu videotesty.pl. Ja jestem Dawid i dzisiaj zajmiemy się recenzją karty graficznej, którą całkiem niedawno udzieliście rozpakowanie. To jest dokładnie Zota GTX 680. Zapraszam. Kilka informacji technicznych, takie trochę przypomnienie z unboxingu. To jest konstrukcja referencyjna tego GTX 680. Ona jest taktowana dokładnie rdzeniem procesora zegarem 1006 MHz, czyli trochę ponad 1 GHz. Jeżeli chodzi o pamięci, mamy tutaj do dyspozycji 2 GB pamięci GDDR5, oczywiście na szynie 256-bitowej, taktowane zegarem trochę ponad 1500 MHz. Z takich większych, z ważniejszych może informacji technicznych dodam jeszcze tylko o wymaganym zasilaczu, ponieważ dla wielu z Was jest to na pewno bardzo ważna informacja. Sama karta zasilana jest przez 2 razy PCI Express 6 sześciopinowe złącza i wymaga zasilacza o mocy dobrego zasilacza około 550 W. Oczywiście, jeżeli ten będzie troszeczkę mocniejszy, nic się nie stanie. Ważne, żeby to był prawdziwy zasilacz. Jeżeli chodzi o podpięcie, to zwróćcie uwagę, że znajduje się z boku karty, nie z tyłu, dzięki czemu dodatkowo nie przedłuża tej właśnie karty graficznej, która i tak swoimi wymiarami budzi już pewne respekty. Wejścia i wyjścia tej karty są dosyć standardowe, jak na konstrukcję high-endową z wyższej półki. Nie zachwycają w sumie ani w jedną, ani w drugą stronę, czyli nie są też jakieś ubogie. Mamy tutaj do dyspozycji 2 razy wejście DVI, dodatkowo pełnowymiarowy DisplayPort, również pełnowymiarowy HDMI, plus oczywiście jeszcze producent dołożył do tego dodatkowo przejściówkę z DVI na VGA. Z tyłu tutaj przy okazji portów od razu widzicie wylot ciepłego powietrza z karty. Karta komunikuje się z komputerem slotem PCI Express razy 16. Dodatkowo po drugiej stronie mamy, tak jak widzicie, 2 mostki umożliwiające nam podłączenie tej karty w 3-kanałowe SLI. GTX 680 z Otaka jako konstrukcja referencyjna jest stosunkowo długą kartą. Ona bez tego śledzia posiada tutaj długość 25,5 cm. Razem ze śledziem to jest 27 cm. No i jest to spory wymiar, ale zwróćcie uwagę na to, o czym wspomniałem wcześniej, że nie przedłużymy tej karty dodatkowo o kolejne około 2,5 cm przez wtyczki zasilające, ponieważ te wychodzą z boku. Kilka słów o wydajności oraz temperatury pracy tej karty. Zacznę właśnie od temperatur. Ponieważ Kepler dosyć się grzeje na tym referencyjnym chłodzeniu, w spoczynku karta osiągała 53 stopnie Celsjusza. To jest stosunkowo dużo. Natomiast pod obciążeniem temperatura karty dochodziła aż do 81 stopni Celsjusza. Natomiast jeżeli chodzi teraz o wydajność, to może zacznę od takich 3D marków syntetycznych, czyli 3D Mark Vantage. I tutaj karta zmierzyła się z takimi konkurentami jak GTX 570A czy Gigabyte Radeon HD 7850. No oczywiście nie będzie nowością dla Was, że karta ta 680 będzie najwydajniejsza w całym zestawieniu. I w 3D Marku Vantage na ustawieniach standardowych performance sama karta graficzna, mówię tutaj nie o wyniku całej platformy, tym dużym wyniku, który widzicie, ale w wynikach cząstkowych GPU Score, karta GTX 680 osiągnęła ponad 31 tysięcy, 31 161 dokładnie. To jest wartość średnia z 5 testów. Natomiast ten konkurent, który był najbliżej, czyli GTX 570A, czyli druga w kolejności co do wydajności karta, którą mieliśmy okazję do tej pory testować, miała 22 681 punktów. Oczywiście wszystkie wykresy, wszystkie wyniki będziecie widzieli w tekście, będą przedstawione w tekście na naszym portalu, także zapraszam Was do lektury również testu. I teraz może przeskoczę od razu, nie będę omawiał wszystkich wyników, ponieważ te będziecie widzieli w teście.
do gry, która pewnie część z Was interesuje, czyli Battlefield 3. I tutaj tylko porównanie dwóch konstrukcji Zotaka, GTX 680 testowanego dzisiaj bohatera oraz starszą wersję GTX 570 AM. I różnica była tutaj ponad 30 FPS-ów. 570 AM miała 43 FPS-y. Oczywiście to jest wartość średnia, one czasami spadały, czasami podskakiwały w górę. Ta karta już wystarczała do bez problemu płynnej rozgrywki. Natomiast 75 FPS-ów GTX 680 to już jest bardzo dobry wynik. Tutaj nie ma mowy o jakichkolwiek przycięciach gry, nawet w rozdzielczości Full HD oraz ustawieniach maksymalnej szczegółowości, na jakich właśnie obydwie karty były testowane. GTX 680 od Zotaka jest kartą, która jest przede wszystkim bardzo dobrze wykonana. Ten referent, no, trudno mu cokolwiek zarzucić, ponieważ jest wszystko idealnie spasowane, sama karta prezentuje się bardzo, bardzo elegancko. Jeżeli chodzi o wydajność, no to tutaj w porównaniu do kart graficznych konkurencji, no to z dużych różnic nie ma, ponieważ jest to referent. Tutaj producent nie integrował ani w częstotliwości, ani w samo chłodzenie. Natomiast no, wyniki osiągane przez tą kartę są bardzo imponujące. Jest to obecnie jedna z najwydajniejszych konstrukcji jednoprocesorowych dostępnych na rynku. W komentarzach porównywaliście tą kartę na przykład do Radeona 6990, ale pamiętajcie, że to jest karta jednoprocesorowa, a nie dwuprocesorowa. Oczywiście te konstrukcje dwuprocesorowe będą wydajniejsze, no ale jest to rzecz oczywiście naturalna, z tym, że chociażby pobór prądu przez tą kartę, tu mamy około 150 W, jak dobrze pamiętam, natomiast konstrukcje dwuprocesorowe, chociażby przytaczany Radeon, ma ponad 300 W poboru prądu. To jest zasadnicza różnica, nie wspominając właśnie również o samej konstrukcji karty. Zotac GTX 680 jest kartą graficzną, którą mogę z czystym sumieniem polecić nawet najbardziej zapalonym graczom, którzy oczekują przede wszystkim bezkompromisowej, maksymalnej wydajności właśnie z tej konstrukcji. Zotac nie zawodzi, tutaj dodatkowo dodaje jeszcze 3 gry i no, muszę powiedzieć, że karta to jest naprawdę inny poziom wydajności. Oczywiście kosztem ceny, która no, jest dosyć wysoka jak na tego typu konstrukcję, ponieważ na cenę tej karty można by z powodzeniem zbudować średniej klasy komputer. Także dziękuję Wam za uwagę. To jest wszystko w tym odcinku i zapraszam do następnych filmów.